To uczniowie stawali się naszymi nauczycielami. Te relacje wcześniej zbudowane przełożyły się właśnie na szybkie wejście w nauczanie zdalne. Z jednej strony bardzo tęskniłam za wami, tak? Bo nauczyciel bez ucznia, to co to za nauczyciel? Bo ta nauka zdalna spowodowała taką barierę, która gdzieś tam między nami stała. Nie miałam pewności, czy ja mówię tylko do awatara, czy do osoby, która tam jest. Dużo barier przełamałam w swojej głowie, bo jak jednak znajomi nie mogli się ze mną spotykać, bo mieli obawy, że wrócą do domu i mogą kogoś zarazić. Mój mąż był bardzo ciężko chory na COVID. Dom stał się moim miejscem pracy, czyli gdzieś tutaj prowadzę zajęcia, a tutaj obok leży w bardzo ciężkim stanie najbliższa mi osoba. To tak już, przepraszam, ale ciężko mi trochę o tym mówić, bo tak cały czas emocje mi tutaj wracają, tak? Weryfikacja tego, co jest naprawdę w życiu najważniejsze, tak? U mnie na pewno to był taki strach przed jeżdżeniem do dziadków, gdzie i ja, i moja mama zawsze miałyśmy z nimi bardzo dobry kontakt i teraz nagle przez prawie pół roku nie możemy się z nimi widzieć. Praca, dom, wszystko stało się taką jednością, po prostu cały czas byliśmy w pracy tak naprawdę. To będzie rok, od kiedy widzieliśmy ostatni raz osoby z klasy i będziemy się poznawać na nowo. To będzie jak poznawanie całkiem nowych ludzi. Czy panie czuły, że z uczniami przez ten sam mikrofon jest coś nie tak? Poproszenie uczniów o włączenie kamery powodowało w większości niechęć. Moje takie działania szły w tym kierunku, żeby jak gdyby nie zgubić tych wykluczonych. Wykluczonych z różnego względu, właśnie z tego względu, że być może w tym pokoju były warunki nie takie, żeby pokazać. Nie każdy na forum chce się wypowiadać. Nasze zadanie było takie, żeby dotrzeć do każdej osoby, żeby te osoby nam gdzieś tam nie zginęły. I zapewne bywało różnie. Bywało różnie, bo tak samo jak wy mieliście lęki, obawy i stres, tak samo i my jako nauczyciele. Kluczowym w tej całej koronawakacjach, które trwają już rok, było psychasiada. Nie mam jakby wpływu na to, jak ktoś się czuje i muszę walczyć o znajomych, którzy przytłaczało ich wszystko. Okazuje się, że mogę spać 18 godzin przed lekcjami, po lekcjach, w trakcie lekcji czasami. Bardzo pomagało to, że ludzie nie odpuszczali i nie myśleli, dobra, ona jest po prostu zmęczona, tylko naprawdę takie ciągnięcie przez znajomych, tak, to było też bardzo ważne. Młodzież nie lubi być ograniczana w żadnym stopniu i wszystko uważam, że da się pogodzić, żeby było bezpiecznie. No kartkówki, sprawdziany, to pierwszy tydzień to jest właśnie taka integracja, te wyjścia klasowe, to poznawanie tych ludzi na nowo, ale no wiem, że nie we wszystkich szkołach tak jest. No każdy wie, jak się uczyliśmy na tych zdalnych. A więc taki strach po prostu, co to dalej będzie, taki strach typowy, strach to nie o to, o przyszłość, o to nasze zdrowie. Czy warto jechać autobusem, no bo strach, kontakt z innymi ludźmi, ale co, odizolować się całkowicie. Pojawiły się choroby wśród naszych bliskich, wśród, na wyciągnięcie ręki tak naprawdę to było. To nadal jest obecne i raczej nie odejdzie w przeciągu tygodnia, kiedy wrócimy do szkoły. To, co jest niepewne i to, co nie możemy przewidzieć, co będzie we wrześniu, no ale czy damy radę? No, dwa sezony mamy za sobą. Musimy dać radę. Dokładnie. Musimy, nie mamy siły. Mamy nową rzeczywistość, do której się powoli, wydaje mi się, że przyzwyczajamy.